kolejnym filmie. Dzisiaj witam się z Wami już tak w sumie w połowie kolejnego dnia, ponieważ no wcześniej nic nie nagrywałam, a byliśmy już w Parku Miniatur Dolnego Śląska, w Domu Kata czy w kopalni Uranu. Teraz jedziemy na kolorowe jeziorka i to są trzy jeziora obok siebie, które właśnie mają różne zabarwienie, więc tam Wam pokażę, jak to wygląda. Witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj mamy już godzinę 7 i wstaliśmy specjalnie po to, żeby zobaczyć ten wodospad, więc już Wam pokazuję, jak to wygląda. No i witam się znowu z Wami z auta. Właśnie byliśmy w Muzeum Kargula i Pawlaka zobaczyć, jak to tam wygląda i dalej ruszamy już na zamek Czocha, więc tam nam na pewno troszkę czasu zejdzie i postaram się Wam coś pokazać. Też chcemy zobaczyć, jak wyglądał ten zamek w środku, komnaty czy też dziedziniec. No i może zejdziemy na dół, zobaczymy, co tam jest możliwe do zwiedzenia. No żaden książę nigdy tutaj nie spał, a była to zwykła sypialnia Ernesta. No i z tego względu między innymi mamy tutaj... No i już wracamy z powrotem do Karpacza. Tutaj polecam zobaczyć same te komnaty, jak to wyglądało w środku, naprawdę fajnie. Jest też to z przewodnikiem, więc można posłuchać ciekawych historii. Natomiast ta sala tortur, lochy, nie wiem jak to tam się nazywało, to co chodzicie na dół, nie ma nic tam ciekawego. Tak naprawdę dwa pomieszczenia i to tam... Nic ciekawego konkretnie nie ma. Lepszy był ten dom Kata zdecydowanie. Dużo więcej tam było, taniej, więc polecam tam po prostu zajechać. No, a teraz już mamy godzinę 14, więc myślę, że skoczymy na jakieś jedzonko. No, bo już jesteśmy głodni. Jednak dzisiaj dość wcześnie wstaliśmy, żeby zobaczyć ten wodospad. Przynajmniej nie było ludzi. Jeśli zdążymy, pojedziemy jeszcze do Muzeum Zabawek, ale to nie wiem. No i jeszcze ta zapora na ulicy. Ale to zobaczymy. Pójdziemy pieszo. Tak, to pójdziemy pieszo, to na pewno. I znowu mi spadł obiektyw. Na Śnieżkę nie wiemy, czy nam się uda. Wątpię, że wczoraj ta pani nas nie zachęciła w Parku Miniatur. Która mówiła o Śnieżce, że tam nigdzie nic nie można, nawet nie ma toalet. No właśnie. No szkoda tam w ogóle, ewentualnie być fajne widoki, ale... No, jedynie rozmyślaliśmy to, żeby przejść się na samotnie i wrócić po prostu tamtędy, ale też nie wiem, czy tam starczy nam czasu, jak w ogóle będziemy z tym czasem stać, więc możliwe, że po prostu sobie to odpuścimy. Naprawdę jadąc w góry, jak chcecie jechać nie na tydzień, tylko na dwa, bo przez
szósty dzień, nie zdążycie wszystkiego zobaczyć. No i to tak jest tak naprawdę na szybko, bo wszystko jest czynne tak od godziny 10 do 16, więc szybko, szybko, wszędzie pełno ludzi, gdzie trzeba, ładna Audi, trzeba stać w kolejkach, więc tydzień nie starczy na pewno. Dobra, jedziemy jeść. Ja mam ochotę dalej na tą szarlotkę. No to możemy tam pojechać. Tam jest chyba parking, tam taki obiad, gdzie też był spoko, smaczny. No, chyba, że do tego drugiego miejsca, co ten pan mówił nam, te domowe takie obiady, co ta pani gotuje. No to jeszcze zobaczymy. No zobaczymy, jak będzie na miejscu. Dobra, to na razie się żegnamy. I nasz wyjazd właśnie dobiegł końca, właśnie wracamy do domu, więc dziękuję, że byliście z nami, mogliście zobaczyć, co robiliśmy. Też jeśli chcecie dokładniejszą taką relację, albo po prostu wrócić sobie do tego, tak w skrócie macie wszystko zapisane na moim Instagramie, który gdzieś tu się Wam wyświetli też, więc tam do tego też możecie sobie na spokojnie wrócić, jeśli też chcecie zobaczyć, co warto tam odwiedzić, oczywiście w Karpaczu czy na Śląsku ogólnie, więc tam Was odsyłam i zapraszam, a na dzisiaj to już wszystko, dziękuję bardzo za oglądanie, pamiętajcie też zostawić kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do następnego, pa!